temperaturę, bo normalnie się nie parzy. W sobotę na dzieci w Chrzanowskiej Bibliotece czekały bardzo ciekawe zajęcia. Tutaj przygotowujemy bożonarodzeniowego skrzata. Mnóstwo osób zgłosiło się na warsztaty florystyczne i sadziło w słoikach różne kwiaty. Podczas zajęć dietetycznych dzieci uczyły się robić pyszne i zdrowe koktajle. Na parterze przed południem przygotowano również warsztaty tworzenia woskowijek, a o tym, co to są woskowiki, opowie nam pani Ewelina Deluga z Chrzanowskiej Biblioteki. Co to są te woskowiki? Świetny materiał, w 100% ekologiczny. Cienka bawełna, kolorowa, przyjazna środowisku, zamoczona w specjalnie przygotowanym preparacie woskowym, w odpowiednio dobranej proporcji wosku i olejku żożoba. Ten wosk moczymy, rozpuszczamy razem z olejkiem na wysokiej temperaturze i następnie ten przygotowany kolorowy materiał moczymy w tym rozpuszczonym wosku. I dzięki temu uzyskujemy właśnie woskowikę, czyli materiał, który na przykład możemy zastąpić w kuchni folię aluminiową, folię spożywczą. Możemy zyskać świetny materiał, który zastąpi papier śniadaniowy, w którym możemy zapakować dzieciakom na przykład kanapki do szkoły. Czyli w pełni ekologiczny. W pełni ekologiczny, który jest wielokrotnego użytku, który ma działanie antybakteryjne, nie łapie grzybów, można go zmywać letnią, zimną wodą, ściereczką. Materiał na lata, ekologiczny. Nie chcesz na pewno? Dobrze, no. To jest fajna sprawa.